Cześć kochani, witam Was serdecznie. Dawno nie było nic o książkach, więc tym razem będzie, tak jak zapowiedziałam, Trucicielka Erika Emanuela Schmidta. Tak, kartka mi tu wypadła. To jest książka, którą kupiłam w Biedronce za... To jest napisane za 14,90, nie wiem, czy ją kupiłam za 14,90, czy ona w Biedronce kosztowała 9,90. To już jest nieważne, to i tak jest mało. W każdym razie kupiłam ją, ponieważ ja znam Erika Emanuela Schmidta, głównie z książki Oskar i Pani Róża, którą myślę, że wszyscy słyszeli co nieco o tej książce, o tej historii, która była bardzo smutna. I z Małych Zbrodni, Małe Zbrodnie Małżeńskie? Tak, Małe Zbrodnie Małżeńskie. W ogóle na podstawie Małych Zbrodni Małżeńskich powstał spektakl teatralny o tym samym tytule. Nie oglądałam go, książkę czytałam, jest naprawdę świetna. Także jak zobaczyłam książkę kolejną Erika Emanuela Schmidta, a i w ogóle też czytałam jakieś tam zbiór opowiadań o te inne historie miłosne, które bardzo mi się też podobały, także po prostu jeszcze coś chyba czytałam jego. Coś o Piłacie. Tak mi się wydaje, ale nie pamiętam teraz dokładnie tytułu. W każdym razie facet pisze wspaniałe książki, takie książki i opowiadania, takie bardzo pouczające mi się wydaje i takie, z których można sporo wyciągnąć. Tutaj akurat myślałam, że to będzie po prostu jedna książka taka, nie wiem, zasugerowałam się, że to będzie jakieś trochę kryminalne. Ale okazało się już po przeczytaniu pierwszego, jak myślałam, rozdziału, że nie jest to rozdział, tylko krótkie opowiadanie, i czyli że jest to znowu po prostu zbiór krótkich opowiadań. Jest ich tutaj, żeby nie skłamać, to może zerknę, będzie lepiej. Jest ich tutaj cztery. Czyli cztery opowiadania, które są, no, są naprawdę fajne. I każda jest inna, każda opowiada o czymś innym, ale tak naprawdę wszystkie są o tym samym. I dlaczego ta książka ma tytuł Trucicielka, tak jak pierwsza historia. Po przeczytaniu pierwszego opowiadania w ogóle myślimy, że to będzie właśnie o tej pani, o której wszyscy myślą, że jest trucicielką, ponieważ tam chodzą pogłoski w wiosce, że ona pozabijała wszystkich swoich... To jest zresztą, jak się okazuje, napisane z tyłu, więc mogę Wam o tym powiedzieć. Chodzą pogłoski po prostu, że ona tam miała czterech mężów czy iluś tam, i chodzą pogłoski, że ona ich po prostu wszystkich zabiła i wszyscy się jej boją. I w pewnym momencie ona jakby, mi się wydaje, że zakochuje się trochę w księdzu, który trafia, nowy ksiądz po prostu do miasteczka, i ona chce mieć tego księdza tylko dla siebie. I stwierdza, że on interesuje się grzesznikami, więc zaczyna mu opowiadać o swoich wszystkich zbrodniach. I jest to w taki sposób opisane, że my w dalszym ciągu nie wiemy, bo na samym początku nie wiemy, czy ona zrobiła to wszystko, o co ją posądzają ludzie w miasteczku, czy nie. Ale mimo jej spowiedzi i mimo jej opisania tego wszystkiego, w dalszym ciągu nie wiemy, czy ona to naprawdę zrobiła, czy ona zrobiła to tylko po to, żeby zainteresować sobą tego księdza. Następne historie są... też są takie dosyć interesujące, już nie będę Wam o nich opowiadała, bo jest to książka naprawdę warta przeczytania. I ja to przeczytałam, bo wiecie, że ja prawie nie czytam tego, co jest z tyłu, nigdy. I w sumie dobrze, bo bardzo fajnie było dojść do tego samemu. To jest tutaj napisane, ale ja tego nie przeczytałam. Ja wymyśliłam to, wpadłam na to genialnie sama, że tak naprawdę te cztery opowiadania, ten cały zbiór nazywa się Trucicielka, dlatego że tak naprawdę wszystkie te opowieści są o trucicielce, a trucicielka to obsesja. I każda z tych historii przedstawia pewną obsesję, która ogarnęła bohatera bądź bohaterów i która po prostu do tego stopnia nimi włada, że jest właśnie taką trucicielką, która wchodzi nagle w czyjeś życie i stara się je zniszczyć. Czyli przedstawia po prostu mechanizm obsesji i tego, w jaki sposób każda obsesja, bo tu są naprawdę różne obsesje przedstawione, każda obsesja, która zawładnie ludzkim umysłem, potrafi stać się trucicielką. Jak sami dla siebie potrafimy być destrukcyjni,
i jak przez nasze właściwie podejście i jakieś zafiksowanie się na jakiś temat potrafimy sobie rujnować sami życie. I nie tylko sobie, ale też innym czasami dookoła. Także o tym jest ta książka. Jest to tutaj napisane, że Schmidt odsłania mechanizm obsesji. Pokazuje, jak łatwo jedna myśl może zatruć życie człowieka. A ja do tego doszłam sama. Jest się z czego cieszyć, nie? Nie, myślę, że to jest po prostu coś takiego, co jeżeli jednak czyta się książki ze skupieniem i tak się trochę analizuje, co się przeczytało, to jest to coś, co myślę, że każdy po prostu by do tego doszedł, no bo no, to jest o tym, tak? Chyba, że ktoś po prostu zupełnie oddzielnie traktuje sobie każdą opowieść i nie szuka czegokolwiek, co łączy je ze sobą. To jeżeli tak jest, no to ja powiedziałam, tak? I z tyłu napisali też, także dacie jakoś radę, nie? Naprawdę bardzo godna polecenia godna przeczytania książka, naprawdę. Także serdecznie polecam, jak zresztą wszystkie inne zbiory opowiadań i właśnie książki Erika Emanuela Schmidta, bo są naprawdę głębokie i nakłaniające do przemyśleń. Tak. Czyli to tyle, jeżeli chodzi o tą książkę. Polecam, polecam. A następnym razem opowiem Wam o 12 pracach Herkulesa Agaty Christie. Coś się zafiksowałam ostatnio po tym morderstwie w Orient Expressie i tak jakoś mam ochotę na kryminały. Nawet kupiłam ostatnio, tak się wszyscy podniecają, Cobenem, więc zakupiłam sobie. Stwierdziłam, że sprawdzę, co to jest takiego i o czym on tam pisze, może to też będzie fajne. Ale na razie następnym razem opowiem o 12 pracach Herkulesa. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Jeżeli znacie jakieś książki Erika Emanuela Schmidta i jeżeli je czytaliście i uważacie, że są dobre, napiszcie mi o tym w opisie. Może któryś nie czytałam, bardzo chętnie wtedy po nie sięgnę. Dajcie mi koniecznie znać. Dziękuję, że mnie oglądaliście. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!